wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców czerwca. I tak naprawdę dopiero teraz przed nagrywaniem tych ulubieńców kapnęłam się, że nie nagrywałam ulubieńców maja. Ale zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że po prostu miesiąc maj tak szybko mi minął, że nawet nie wiedziałam kiedy. A po drugie to tak u mnie nieregularnie z tymi ulubieńcami i produkty się u mnie nie zmieniają bardzo często, więc musiałabym nagrywać Wam co miesiąc filmik z bardzo podobnymi produktami. A tymczasem mam produkty, które w tym miesiącu i w poprzednim sprawdziły się u mnie naprawdę rewelacyjnie i pomyślałam sobie, że muszę się z Wami nimi podzielić. Także jeżeli macie ochotę ze mną zostać, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Ok, więc zaczynajmy. Dwa produkty, które po prostu mnie urzekły, o których bardzo dużo słyszałam, ale nigdy nie miałam jakoś okazji ich po prostu nabyć, nie wiem, nigdy nad nimi się dłużej nie zastanawiałam, pomimo tego, że bardzo dużo było o nich słychać na polskim i zagranicznym YouTubie. To są dwa produkty z tej firmy. Ja nie będę wymawiała jej nazwy, ponieważ nie będę łamała sobie języka i nawet dokładnie nie wiem, jak się wymawia tą nazwę, więc nie ma to najmniejszego sensu. To są dwa produkty. Jeden to jest Beauty Elixir, a druga to jest woda termalna winogronowa. I muszę Wam powiedzieć, że będąc właśnie w Singapurze na bezcówce, słuchajcie, nie mogę się wysłowić, będąc w Singapurze na bezcówce trafiłam właśnie na stoisko tej firmy i pomyślałam sobie, ok, dam szansę tym produktom. Tą wodę termalną wzięłam tylko i wyłącznie dlatego, że dużo o niej słyszałam, ponieważ miałam tych wód termalnych już bardzo dużo i tak naprawdę każda woda ma podobne działanie. Co mogę Wam powiedzieć o tej wodzie? Ja ogólnie po powrocie tutaj do Australii z Polski miałam problemy z cerą, po prostu moja cera była bardzo przesuszona. Znaczy nie, jak leciałam do Polski, to w Polsce po prostu woda sprawiała, że moja cera była bardzo przesuszona i wracając tutaj nie mogłam po prostu poradzić sobie z takimi płatami, takimi plamami wręcz na mojej twarzy i ta woda po prostu sprawdzała się rewelacyjnie. Po umyciu twarzy moim żelem, moim kremem, o którym za chwilę Wam powiem, spryskałam wodę właśnie tą wodę, błyskałam wodę. No nie, to po prostu dzisiaj będzie masakra z tym filmem. Błyskałam twarz tą wodą termalną i naprawdę czuć było ukojenie na mojej twarzy i to takie ściągnięcie, takie nieprzyjemne ściągnięcie z twarzy znikało, także woda termalna jak najbardziej na tak, ja jestem zadowolona. Drugi produkt to jest ten Beauty Elixir. Ja o nim również słyszałam różne opinie i tutaj opinie są bardzo podzielone. Jedni mówią, że twarz im bardzo wysusza, skóra im bardzo wysusza, a drudzy mówią, że są bardzo zadowoleni. Ja wzięłam ten produkt, ponieważ byłam skuszona przede wszystkim jego zapachem. Zapach jest bardzo intensywny, jest taki aż zatyka po prostu, także osoby, które nie znoszą intensywnych zapachów, to nie będzie absolutnie dla nich, bo ten zapach jest bardzo intensywny, ale to jest zapach takiej samej natury, takiego czegoś, jakbyście zmieszały same zioła, same takie fajne ekstrakty do jednej butelki, które mają zadanie Wam poprawić wygląd Waszej cery. I to jest właśnie ten Beauty Elixir. Jak ja go używam? Ja go używam rano, kiedy po przebudzeniu jestem przed makijażem, spryskuję sobie całą twarz i wtedy naprawdę, uwierzcie mi, macie wrażenie, jakbyście jakbyście się przebudziły, ponieważ ten zapach jest tak intensywny i jest tak pobudzający, że macie wrażenie, że momentalnie stajecie na nogi i przede wszystkim macie wrażenie, że ta skóra taka jest jakby lekko ściągnięta, taka napięta, nie jest taka, wiecie, na przykład, albo jak macie ciężką noc nieprzespaną, albo nie wiem, ciężki tydzień w pracy i na przykład pryskacie sobie rano twarz takim eliksirem, to naprawdę macie wrażenie, że ta twarz wygląda na taką taką żywą, taką super produkt i naprawdę szczerze Wam go polecam, bo ja jestem z niego bardzo zadowolona. Produkty do pielęgnacji, no nie mogę o nich nie wspomnieć, chociaż wspominałam o nich w innych filmikach. To są wszystkie produkty po prostu z firmy Antipodes. Ja mam właśnie ten krem do twarzy, do mycia twarzy, do makijażu i ja jestem z niego niesamowicie zadowolona. Zobaczcie, już tyle mi go zostało, praktycznie połowa butelki zużyta i on ma w sobie po prostu wyciąg z awokado, ma z makadami, kawa ma po prostu oczywiście miód manukę w sobie. Produkty są z Nowej Zelandii, są naturalne i co mi na przykład bardzo się podoba, to to, że butelka jest po prostu szklana, ciemna. Produkt ma pompkę, także nie dostaje nam się nic do butelki. Ja jestem z tego produktu bardzo zadowolona, świetnie zmywa makijaż, bardzo nawilża, mamy wrażenie, że zmywamy makijaż takim kremem. Nie mamy uczucia takiej ściągniętej skóry, także rewelacyjny produkt, jeżeli macie dostęp do tych produktów, to ja Wam serdecznie polecam. Inne produkty, o których wspominałam już kilkakrotnie, to jest krem do twarzy i krem pod oczy.
to jest już moje, to jest moje dalej pierwsze opakowanie, a to jest już moje, nie wiem, trzecie, czwarte, piąte opakowanie, nawet nie wiem, kremu. I nie dlatego, że on nie jest wydajny, tylko dlatego, że ja po prostu nie zmieniam go od kilku miesięcy. Uwielbiam ten krem. To jest krem na dzień, nawilżający z miodem Manuka oraz właśnie z wyciągiem z winogron. I ja jestem z tych produktów niesamowicie zadowolona, naprawdę. To są jedyne produkty, które używam tak długo do pielęgnacji twarzy i które nie robią mi żadnej krzywdy kompletnie, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że moja twarz, moja skóra jest po prostu no, odżywiona, tak? Odżywiona, rozświetlona. To jest wszystko to, czego ja potrzebuję od skóry i to jest właśnie krem pod oczy, który też się rewelacyjnie sprawdza u mnie. No i kolejna rzecz, której też Wam wspominałam, która przez te 2 miesiące dała mi niesamowite ukojenie właśnie razem z tą wodą, to jest maseczka też z firmy Antipodis i to jest maseczka Aura i to jest maseczka z miodem Manuka. Ja o tej maseczce już Wam kiedyś wspominałam. Ja już po prostu połowę tubki mam zużytej. Dlaczego w tym i w poprzednim miesiącu używam jej bardzo często? Dlatego, że po prostu właśnie po przyjeździe z Polski miałam strasznie przesuszoną twarz i to było moje ukojenie, przepraszam, dawała mi niesamowite ukojenie, ponieważ ta maseczka, macie wrażenie, że nakładacie taki krem na twarz, który po prostu, jak macie przesuszoną skórę tak jak ja, to ja miałam wrażenie, że ta skóra po prostu pija tą maseczkę i po zmyciu ta skóra była taka delikatna, taka po prostu jak pupcia niemowlaczka. Także ja naprawdę polecam Wam serdecznie te wszystkie kosmetyki z firmy Antipodis. Które... Więc może zaczynajmy kolorówkę. Ja osobiście nie używam, rzadko się zdarza, żebym używała samoopalacza. Na ciało chyba nie przypominam sobie, może raz albo dwa razy w życiu użyłam na całe ciało samoopalacza. Raczej samoopalacza nie używam. Nie wiem, nie czuję jakoś takiej potrzeby, żeby używać na ciało. Ale zawsze jakoś gdzieś tam pod ręką miałam samoopalacz do twarzy, mimo tego, że nie używam go bardzo często. Tym razem właśnie skusiłam się na samoopalacz z firmy Saint-Tropez i to jest Everyday Face Light Medium. I ja mam właśnie light to medium, czyli to jest jasny do takiego średniego krycia. Nie są ten, bo tam jest chyba jeszcze medium to dark, czyli taki już bardziej ciemny. No, Monika, co się z tobą dzisiaj dzieje? A ten jest taki jasny. Ja go mam ogólnie też na przykład teraz na sobie nałożonego. Oczywiście mam też podkład na twarzy, ale ogólnie co Wam chciałam powiedzieć o tym produkcie? On nie jest tani jak na 50 ml, ale jego nie daje się też dużo. I moje pierwsze wrażenie to oczywiście zapach, który nie jest zapachem samoopalacza. Bardzo ładnie pachnie, fajnie nawilża twarz, nie wysusza twarzy. To, co jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, ponieważ ja mam z natury suchą cerę i walczę po prostu z przesuszeniami. Także on cery nie wysusza. Nie zostawia plam. Jak fajnie go rozprowadzicie dokładnie, to macie taką równomierną, właśnie taką lekko muśniętą buźkę słońcem. Nie ma takich plam, nie ma jakiegoś żółtego efektu czy pomarańczowej twarzy. Także naprawdę ja Wam serdecznie polecam ten samoopalacz, bo jest świetny. Do twarzy, to nie wiem, czy Wam wspominałam wcześniej o mojej bazie pod podkład. To jest z firmy Hourglass i to jest baza, która nazywa się numer 28 i to jest baza, która ma w sobie również, to jest baza plus serum, czyli to nie jest tylko baza pod podkład, ale również coś, co powinno nam nawilżać twarz, pielęgnować i nie zapychać. I ta baza jest w miarę z naturalnych składników, ona ma za zadanie wygładzić naszą twarz, co naprawdę robi. Pięknie naszą twarz wygładza, naprawdę jak się nakłada podkład, to macie wrażenie, że macie na twarz, jakbyście miały po prostu twarz z Photoshopa. Jest pięknie wygładzona twarz, równomiernie nakłada podkład i przede wszystkim naprawdę ten podkład trzyma się cały dzień. I uwierzcie mi, ja czasami wychodzę do pracy, wracam po 10-11 godzinach i uwierzcie mi, ten podkład dalej jest na twarzy i jak go zmywacie, to macie wrażenie, że ta twarz jest taka, jakby ten podkład był przyklejony do tej twarzy i on po prostu z niej nie schodzi. Także ta baza jak najbardziej na tak, ja jestem z niej niesamowicie zadowolona. To jest małe opakowanie, są jeszcze większe, ale ja nie używam tej bazy codziennie, to jest baza tylko wtedy, kiedy potrzebuję wyjść na dłużej i wiem, że moja twarz musi jakoś w miarę wyglądać, więc wtedy używam tej bazy, tak jak widzicie,
praktycznie pół butelki jest zużyta, a daje się tylko jedną, dwie pompki na całą twarz. Mój stary ulubieniec Dior, to jest mój rozświetlacz. Po prostu go uwielbiam. Ja go męczę już nie wiem od ilu, chyba od roku, czy dwóch, czy trzech. Nie. I mój ulubieniec, po prostu, o którym wam wspominam chyba cały czas, ale muszę o nim wspomnieć, ponieważ używam go cały czas, mam go teraz na twarzy, tylko nie wiem, czy to będzie widać, tu słońce akurat pada, rozświetlacz. To jest mój Dior Show Shimmer i to jest 002. Uwielbiam ten produkt, po prostu ja go męczę już bardzo długo, on się nie kończy. Zobaczcie, to jest po prostu taka tafla. No on jest przecudowny, on nie ma w sobie jakichś takich chamskich drobinek, a jak nałożycie go i macie go po prostu na sobie, jak się na przykład odbija słońce, to po prostu wygląda to przepięknie, to jest taka tafla nałożona, wyrównuje twarz, świetny produkt i to jest jeden z moich ulubionych, mam kilka rozświetlaczy, ale to jest jeden z moich ulubionych rozświetlaczy, z którym po prostu się w ogóle nie rozstaje. Nie jest może ulubieńcem miesiąca, ale o nim wspomnę, to jest tuż do rzęs. Tuż do rzęs z Giorgio Armani i to jest Excess i on, ja wam pokażę jaką on ma szczoteczkę, on ma dosyć grubą szczotkę, podobną do szczotek Diora, bardzo gruba szczotka, ale naprawdę tuż jest, ja go mam teraz na rzęsach, ja nie mam problemu ogólnie z rzęsami jak wiecie, ale co fajnego w nim jest? Długo się utrzymuje, nie kruszy się. To, na co ja również zwracam uwagę, żeby się nie kruszył, kiedy po całym dniu po prostu przychodzę i widzę, że mam gdzieś tutaj takie skruszone od tuszu, ten się w ogóle nie kruszy. Długo się utrzymuje na rzęsach i jest taki prawdziwy czarny tusz. Nie jest taki, wiecie, taki jakby wyblakły, tylko taka prawdziwa czerń. Także świetny tusz do rzęs, bardzo długo się utrzymuje. Ja też nie pamiętam, ile za niego zapłaciłam, bo robiłam jakieś tam jeszcze inne zakupy. Także świetny produkt, polecam. To jest mój w ogóle pierwszy tusz z Giorgio Armani. Niego, ale pomyślałam sobie, że spróbuję, ponieważ ostatnie moje dwa produkty to są produkty do ust. O, tu widzę, że już mi słoneczko wychodzi, także mam nadzieję, że jeszcze mnie tam gdzieś widać, że się nie odbija za bardzo, nie razi Was. Ostatnie moje dwa produkty to są produkty do ust. Nie mogło zabraknąć produktów do ust jako moich ulubieńców, ponieważ tak jak wiecie, ja ostatnio mam obsesję na punkcie malowania moich ust. Produkty moje ulubione do ust to jest kredka do ust oraz pomadka. Tą kombinację mam akurat teraz na ustach. Nie wiem, czy coś będziecie widzieli, bo tu widzę, że słońce już mocno świeci, ale to jest kolor, który ostatnio po prostu bardzo często gości na moich ustach, który po prostu uwielbiam, bardzo dobrze się czuję w tym kolorze. Nie jest pierwsza z tych rzeczy to jest kredka do ust z firmy Essence i ja ją kupiłam w Polsce. Słuchajcie, to jest kolorek 07 Cute Pink. Jest bardzo tanią kredką. Ja widziałam to na filmiku u Agnieszki Nisiak83, którą serdecznie pozdrawiam. I ona właśnie wspominała o tych kredkach. I ja pomyślałam sobie, okej, spróbuję. Słuchajcie, kredka kosztuje chyba 4 czy 5 zł, nie pamiętam dokładnie ile. A jest świetna, jest... żałuję, że tylko jedną kupiłam, ale tak naprawdę tych kredek nie było, nie było dużego wyboru. Więc ja kupiłam sobie taką, która praktycznie wygląda jak kolor moich ust i ona długo się utrzymuje, pięknie wygląda na ustach i naprawdę równomiernie, jeżeli już schodzi, to równomiernie z tych ust, więc to jest naprawdę duży plus dla kredki i można ją nosić samą na ustach, pięknie wygląda, naprawdę ślicznie podkreśla kontur ust. I tą kredkę noszę z połączeniem z pomadką z firmy YSL i ja mam w kolorze... jaki to jest kolor? Słuchajcie, nie wiem, bo to się starło. To jest numer 9, tak mi się wydaje. To nie jest starte, ale tu nie ma, nie wiem, to jest chyba numerek 9. Jeżeli to jest kolor, to jest numer 9. I musicie mi wybaczyć, bo ta po prostu pomadka mi się kiedyś roztopiła w torebce i ona nie wygląda najciekawiej w tym momencie, ale jest piękna. One ogólnie są bardzo, bardzo miękkie. Przepraszam, naprawdę wygląda tragicznie. Ale kolor jest przepiękny, to jest taki bardzo zgaszony róż. Uwierzcie mi, z ręką na sercu, ona się trzyma kilka dobrych godzin na ustach i ona nie schodzi z tych ust. To jest coś niesamowitego, jak ja się czuję komfortowo, kiedy nakładam tą pomadkę i wiem, że minęły na przykład, nie wiem, w pracy 2-3 godziny i ja nie widzę, nie mam lusterka, żeby się zobaczyć, czy ta pomadka mi nie doszła. Ja wiem po prostu, że ta pomadka mam dalej na ustach, ponieważ ona po prostu się na nich trzyma. Jak schodzi, to schodzi bardzo równomiernie. Także to tyle. To są wszyscy moi ulubieńcy w tym miesiącu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i któryś z produktów
produktów może używałyście, albo których z produktów chcecie wypróbować. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. Ja w tym momencie się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!